Witamy wszystkie koleżanki hodowczynie, kolegów hodowców. Dzisiaj jesteśmy w teamie Natalia i Zdzisław Grzegorz w oddziale 020 Cieszyn. Zapraszamy na reportaż z hodowli. Dzisiaj jak się to u Ciebie zaczęło? Jak długo hodujesz gołębie? Gołębie hoduję od małego, bo ojciec świętej pamięci hodował gołębie. W 96 ojciec zmarł, no to przejąłem hodowlę. No i od 97 roku zacząłem lotować w oddziale skoczów. Mhm. No i tam co rok to lepiej i lotowałem tam do 2002 roku. Później się przeprowadziłem tu do Kozakowic, miałem 2 lata przerwy. No i obecnie lotuję w oddziale Cieszyn. Jak tam patrzę na wyniki, to tak z trójki raczej nie wypadasz w tych klasyfikacjach. No, przez ładnych parę lat zawsze w tej trójce się plasuję. Konkurencja dość konkretna, bo tu... No i Karol Paszek i Chrusz, także jest dobra obsada, jak się to mówi. Teraz masz pomocnika w hodowli? No, córka, ona mi to, tutaj mój menadżer mówię, bo rano mi ich zamyka, karmi, wypuszczą młode, no i tak dalej. Natalia, to by się podoba ten sport, będziesz go dalej kontynuować? Jak się nic nie zmieni, to raczej tak. Mhm. Czyli gołąbki fajne, też właśnie tu będziemy później pokazywać, tam masz swoją linię gołębi. No, ma tam swoje sławne szymle i szeki. Ale to nie na kolor, tylko ale dotyki. No, one normalnie konkursy zdobywają bardzo dobre i czołowe konkursy. Hmm. Ty lotujesz metodą? Wdowieństwa, samcami tylko. Aha. Drużyna tam ile liczy gołębi? No, w zeszłym roku było 80 samców. Co rok jakoś więcej, no ale staram się to ograniczyć, ale ciężko. No wiadomo, nie? A kiedy parujesz gołębie na roczne z wolierą paruję gdzieś tam końcem lutego. A stare gołębie w zależności od pogody, jak tam wypada sobota, niedziela, bo wiadomo, człowiek pracuje, no to nie ma czasu, żeby tam przez tydzień. Między 8 a 15 marca te stare. I te pierwsze loty z młodzika? Trzy pierwsze loty z młodzika. Aha. I to metoda obiegowa, czy... Nie. Normalnie samce sobie później, jak się zaczynają na drugie jajka pędzić, to dochowują sobie tak jakby młodzika przez tam 2 tygodnie. Jakbyś tak mógł parę jakichś wskazówek dla młodych hodowców, w szczególności, bo dużo jest materiałów na temat jak tam w trakcie lotów gołębie karmić, natomiast mało jest informacji jak przez zimę w ogóle te gołębie przezimować, jak końcówka pierzenia wygląda, co wtedy podać, czy jakieś kuracje robić. Znaczy się, ja jeśli chodzi o kuracje, to raczej nie robię żadnych kuracji, zawsze jadę z gołębiami na badania do Tomka, tu do Klimczaka, do weterynarza. No i jak nie ma takiej potrzeby, to nie podaję nic. Mm-hmm. No podstawowo rzecz to jest szczepić gołębie. Moim zdaniem. Młode szczepiłem dwa razy. RP i mykosalmowirym. Trzeci roz na ospę. A stary mykosalmowirym. I to po pierzeniu, czy na wiosnę? Na styczeń, koniec grudnia, początek stycznia zawsze. W zależności od pogody. Czyli żeby plusowa temperatura była? No, żeby temperatura była odpowiednio, żeby... No wiadomo, guzki, żeby się nie porobiły i takie rzeczy. Czy jakieś kuracji marchewkowych, jakieś tam nie, jakoś nie bawię się to. Czasami owiec tam ze 2 tygodnie czarny owiec im podaję, ale po prostu człowiek pracuje i nie ma czasu na takie rzeczy. No wiadomo, jak to ja tam nie wierzę w to. Normalną karma w zimie, może bardziej bogato jęczmień, pszenicę, ale jedzą praktycznie cały rok to samo gołębie. Czyli nie ma tam, że przez zimę to jest jakaś taka bogata karma i... Nie, no są mrozy, to on też potrzebuje na ogrzewanie i tak dalej. Energii. Tak. A jeśli chodzi o odrobaczanie, to... No to wiadomo, przed szczepieniem trzeba odrobaczyć gołębie. To tak już profilaktycznie. Profilaktycznie zawsze się odrobaczę. No bo wiadomo, gołębie z lotu też nocują parę dni za domem. Czasami przynosi się gołębie też z różnych hodowli. No lepiej to odrobaczyć raz w roku. Może teraz pokażemy parę właśnie asów z hodowli. Co je tutaj wyciągniemy. Teraz chcieliśmy przedstawić parę gołąbków z hodowli. Może coś opowiesz o nich? Większość moich gołębi wywodzi się jeszcze z gołębi ze Skoczowa, gdzie tam lotowałem ładnych parę lat temu. I do tego dołączyłem gołębie z Biłgoraja od kolegi Staszka Grabiasa. I większość gołębi też jest na obecny dzień od Grześka Kosteckiego, to jest oddział Strzelin. Po prostu wymieniamy się gołębiami, no i spisują się te gołębie bardzo dobrze. I na krótkim dystansie, i na dalszych lotach tak samo. Czyli taka 3 linie u siebie masz. Starym, no praktycznie te, i to się między sobą krzyżuje I to wychodzi. I to wychodzi jak na razie. No. To może pokażemy to jakieś na konkretnych przykładach, jak to wygląda. Tu jest gołąbek od kolegi Grześka Kosteckiego.
On jest na wolierze. Bardzo dużo gołębi mam po nim nachowanych. Jest tu też jego syn. Jest z 12 roku, tak? On jest 10 rok, stary gołąb, ale płodzi jeszcze. Sam jest to chyba tam z 10 na gołębniku. Jaki ma numer? 773? 7733. Bardzo dobre gołębie mi wydaje. Stary gołąb, ale jeszcze płodzi. Teraz pokażę jego syna, który w tym roku już gotuje do woliery, bo gołąb z 15 roku, 54-29. Zdobywał pierwsze nagrody na wystawach. Za młodego miał komplet, za rocznego chyba 9. W jednym roku nawet miał 13 konkursów, był drugim lotnikiem oddziału, bo mój gołąb jeden był pierwszy, on był drugi. No i ile razy był na lotach 700 km, zawsze w konkursie siadł. Taki pewniak. Pewniak raczej. Z 60 konkursów myślę, że mu za życia zrobione spokojnie. Następną linią gołębi to są gołębie... dwóch braci. Jeden był lotowany w oddziale Strzelin. On był chyba drugim i trzecim lotnikiem przez 2 lata w okręgu Wrocław. Wychowałem w tym roku po nim 5 młodych. Wszystkie są w domu, bardzo dobrze leciały. W czołówce siadały. A ja mam z kolei jego brata, bo to jest gołąb 1994. Tu jest jego brat 1995, też już przeniesiony do woliery. W zeszłym roku mu brakło jeden punkt, żeby być lotnikiem oddziału. Aha, i przegrał tam, był drugi, tak? Był drugim lotnikiem oddziału, tak. Tu jest jego brat, 1995. U mnie ten gołąb od 2 latka, praktycznie teraz do 6-latka, 5-latka, bo to może ze 2 razy miał pudło. Tak, to ile razy był w koszu, tyle konkursów. Jedynie co, zawsze go było dać na Niemcy. Dopiero jako 4-latek poszedł pierwszy raz na Niemcy, no i 3 razy. Czyli na maratony. Na maratony na 700 km. No i 3 razy był, 3 razy zrobił. W tym roku był 2 razy, też 2 razy zrobił. No i stwierdziłem, że go do woliery. Tu jest gołąbek nachrapiany też z 15 roku, 25-71. On za swojego życia był pierwszy na oddział z Niemiec, chyba 3. na oddział z Zielonej Góry. Miał parę ładnych takich czołowych konkursów. No i też średnio na rok tych 10-11 konkursów zawsze robił. W tym roku był 2 razy drugi z 700. A przy selekcji to patrzysz na szybkość tych konkursów, czy na ilość konkursów? Szybkość, raczej szybkość. Mm-hmm. Żeby że jednak te czołowe... Jednak te czołowe konkursy. Teraz już w czym wybierać, jak się to mówi, to człowiek woli, żeby miał tam 7-8, ale takich szpicowych konkursów. Nie? No jasne. Ten właśnie on bardzo dobrze po szpicy siadał. Szarek. Tu jest taki szarek. 2-5, 2-3. Ten gołąb na młode miał komplet. Za rocznego stwierdziłem, że ma fajny kolor, dam go do woliery. No ale w końcu tak wyszło, że nic bardzo nie wychował do wołech po nim. No i za 2 latka przeniosłem go do gołębnika lotowego. Gołąb zrobił 11 konkursów na 11 wkładań. Jego brat również bardzo dobrze leciał. I jest tu jeszcze siostra jego, która mi wydaje ze starym lotnikiem bardzo dobre potomstwo. Po nim zresztą też jest samczyk, który ma 9 konkursów w tym roku na 9 wkładań i roczny ma 6 konkursów. Czyli też później jednak rudy. Się w rozpodzie sprawdził. Sprawdził się. No, znaczy on jeszcze w tym roku ten gołąb zrobił, Rosendal był drugi u mnie, 1000 kilometrów, ale już go tak trochę szanowałem, bo szkoda mi go było zgubić. Bo te długie to u Ciebie dość tak wychodzą. No, tam chyba w 19 roku z Brukseli była szpica na oddział? No pierwszego na oddział miałem. Teraz też. Także... Teraz mi się udało z 5-3 zrobić, także procentowo dość tak nawet to wyszło. Jednego gołębia nie ma. Tu jest jego siostra z gniazda 2522. Ona, ja tylko lotuję samicami na młode. Na młode zrobiła 4 ostatnie loty. Później już nie była lotowana, ale wydaje mi z moim starym lotnikiem, którego za chwilę pokażę, bardzo dobre potomstwo. Lecą i wnuki, i dzieci tej samicy. No na młode bardzo lecą, czy tak? Ogólnie, już później teraz już tam mam 4-latka, który ma 9 konkursów, 2-latki mają po 8. Bardzo fajnie te gołębie się pokazują. A teraz pokażę samca od tej właśnie 25-22, a zarazem mojego najlepszego gołębia, jakiego kiedykolwiek udało mi się wyhodować. Ten gołąb był 2 razy najlepszym lotnikiem oddziału i Ros był chyba 5. albo 6. lotnikiem oddziału. Mo 2 razy po 14, Ros 13. I po nim młode były u nas na aukcji chyba. Był młody, ciemny, taki nachrapiany. Samiczka chyba. Niepozorny, mały gołąbek, ale ma taką zawziętość sobie, uparty. No i już je 2 rok w rozpłodzie.
No takich jest mało, co mam? Po 14. On nie miał tego po roku, tylko... Miał 13, 14, potem miał 7 i potem znowu 14. To już tam było chyba po kole 6 tysięcy. Jako 6-latek on chyba... Czy 5-latek, albo 6-latek jeszcze 14 zrobił. A konkursu kilometraże to też tam było z 5-6 tysięcy? No pod 6 tysięcy, 5-900 chyba miał no, w roku. To mało takich i jest. I wszystko na 20%. No. No i też ten gołąb już był i drugi na oddział, i piąty na oddział. Raczej tak i wolał ciężejsze loty, nie? No ale robił wszystko praktycznie, nie? No, 14 to musiał wszystko zrobić. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia portala Zgon. Właśnie młody potem samczyku był do kupienia na wiosnę. Coś może na wiosnę 2022 też z tej gołębi nam... Zobaczymy, jak się tylko udo, to zobaczymy. Wszystko? Czy... Jeszcze tu pokażę samiczkę. W zeszłym roku to była moja najszybsza samica na młode. I ona w połączeniu z tym 1994 wydała mi bardzo dobre potomstwo. Czyli te gołębie nie dość, że lecą, to jeszcze też fajnie przekazują. Dokładnie. No bo to jest ważne, nie? Bo czasami lotnik, a nie idzie nic wychować z niego. A później jak imbredujesz to, czy cały czas w krzyżówce? Raczej tam... staram się w krzyżówce, chyba że tam w trzecim, czwartym pokoleniu czasami. Czy nie takie bliskie pokrewieństwo, a tam jest takie dalsze pokrewieństwo. Żeby jednak to się do to wszystko nadawało. No a później jak jest rodzina gębi, no to już siłą rzeczy to trzeba jakoś tam dalekim pokrewieństwem łączyć, no bo się to zawężą coraz bardziej. No ja. Teraz parę gołąbków od Natalii. Ty to widzę takie, lubisz pstre w większości i szymle. Ładny, biały. Z czego on się wywodzi? To jest samiczka od kolegi Grześka Kosteckiego z Wrocławia. Po niej udało się nam wyhodować najlepszego młodzika. Mamy jednego młodzika z kompletem i akurat po niej. Czyli ładny kolorek i też fajny. Ładny i ładne w budowie gołąb, także myślę, że coś z tego będzie. Ona też pochodzenie ma dość dobre, a że je biało, no to kolor nie leci. Na to akurat nie zwracamy uwagi. Tutaj widzę kolejny szymel. Taki potężniejszy bardziej widać. No, to jest gołąb z woliery. Rodzina tej właśnie białej. Po nim wyhodowali, my mamy już 2-letniego samca, za młodzika ten samczyk miał komplet, za rocznioka 8x8, a teraz ma 9x9. Te szymle mają jakąś ulgę, czy... Nie, normalnie są lotowane tak jak wszystkie gębie, także nie mają żadnej taryfy ulgowej. Czyli Natalia też wymaga od swoich pupili. Dokładnie. Tu jest córka tego poprzedniego szemla, na młode miała komplet, później już samicami nie lotujemy. Także no, na pewno by leciała, bo brado od niej bardzo dobrze lotuje. Szkoda trochę tych samic, że się nie lotuje jako starszymi, no bo marnują się po prostu. Nie kusicie, żeby spróbować? Kusi może, ale nie ma czasu na to. Jak człowiek chodzi do pracy, to i tak dobrze, że córkami to rano pozamyką i poogarnią, a tak to by chyba człowiek chyba nie leciał, bo nie byłoby kiedy to porobić. Czyli to no. Większość tych sukcesów dzięki Natalii, że to ogarnia wszystko. W dużej mierze, że to poznał, wie, który gołąb, z którego gołębnika i tak dalej. Jak tu wcześniej mówiliśmy, ulubieniec teraz będzie, tak? Tak, to jej ulubieniec, tak zwany, nazwę go Colorado, bo on taki kolorowy. Na młode mi się nie bardzo podobało, bo nie lubię takich pstrych gołębi za bardzo. Ale już na młode zrobił 4 konkursy. Za rocznego siedmiu, pierwszy na oddział, taki ciężki 500-ki. My wtedy gołębia chyba koło drugi dopiero były. No i z Zielone Góry takie loty 500-ki to mu pasują. No. Na 700 jeszcze nie był, bo mi go nie pozwoliła tam włożyć. Czyli jeśli chodzi o kadry na kosz, to masz tam duże, twoje zdanie się dość mocno liczy. No też je brane pod uwagę. No. Jeśli chodzi o gołąbki, to wszystkie. Może później jeszcze porozmawiamy o ogólnie o lotowaniu, ale to już się ciemno robi. Idziemy do domu. Bo jakbyś mógł jeszcze coś powiedzieć na temat, bo ty też jesteś prezesem do spraw lotowych. Jak wygląda praca prezesa? Jak wygląda? No trochę roboty jest. Trzeba tam na bieżąco te dokumentacje pilnować, do okręgu wysyłać. Tyle, że ja mam swojego menadżera Natalię, no to ona mi to tam wszystko wysyła, maile i takie rzeczy. No i rano, niedziela, trzeba być na nogach, nie śledzić pogody. W ogóle praktycznie już od środy się sprawdzę pogodę, a i tak się nie zawsze uda strzelić w dobrą pogodę. Nie? No wpakowali mnie na tego wiceprezesa spraw lotowych, nie chciał, no ale nie miał kto, no nie było wyjścia ani. No i oprócz tego jeszcze jestem prezesem sekcji Barzanowice. Nie? No, ktoś musi to robić, co też dokładnie. Ma w tym jakiś trochę interes, bo wiadomo, jak się ma wyniki, to żeby wszystko poszło. No, człowiek je na bieżąco wie, wszystkie te komunikaty śledzi i tak dalej. Nie? No.
I kto chce, to ja mówię, zawsze czas znajdzie i ogarnie to, żeby to działało. Nie? A podjąć się jakiejś funkcji, no to trzeba ją wykonywać, jak się to mówi, sumiennie, żeby nie było różnych zgrzytów. W tym roku dość tak się udało wyniki tam poddawać, nie było żadnych komplikacji. Ani... Dziękujemy widzom za oglądanie naszego reportażu. Zapraszamy na kolejne odcinki, subskrybowanie naszego kanału, odwiedzanie strony Asgomb. To tyle z mojej strony. Zichu, co byś jeszcze chciał na koniec dodać? No, życzyć wszystkim hodowcom, kolegom i koleżankom zdrowia, no i sukcesów, jak najlepszych sukcesów lotowych w nadchodzącym sezonie. Także wszystkim dobry lot. Dobry lot.